Siema, siema, siemaneczko. Witam was serdecznie. Muszę znaleźć Olina i wypytać go o wszystko. Dokładnie tak, jak ona mówi. Jak mnie zobaczyli przez jego fokus. Śmigamy o nową misję główną. Czemu chcą mnie zabić? Zeszła misja była taka trochę... Kiedy go złapię, pogadamy. No, i zapłaci za wszystko, co zrobił. A daliśmy radę. I Geronimo. Nie mam tutaj... Myślałem, że mam wieszołka. A, czy to jest ta próba? A ja nie chcę. O. Naprawdę? To jest ognicho. O kurde, ile życia mi to wzięło. Pewnie ja wam nie pomogę z tym. No macie problem. Czy to wygląda? Kurde, minęliśmy. Nie, mamy to, bo my to bo widzieliśmy. Okej, okay, to git. Zeszałkę mogę strzelać, nie pamiętałam o tym. Była jakaś misja poboczna. O, ty ziomuś. Mówiłem, że znów się spotkamy. Neil, wciąż łapiesz zbójów? O tak. Ostrzyłem nóż, czekając na zapach nieuchronnej walki. Nie zrozum mnie źle. Te gnoje wyjątkowo cuchną. Ale trochę paniki i desperacji nie zaszkodzi. Działa jak kadzidło. Jak ma na imię twój nóż? Po co nóż miałby mieć imię? No to nie pogadamy. Jesteś gotowa? Tylko nie myślę, że to lubię. Nie martw się. Twój sekret zabiorą do grobu. Dobrze. Ale ciebie zrobimy później. No, idź. Nie mogę tak zapisać. Okej, ale mamy to już odblokowane chociaż.
O kurde, tam po prawej. Ja go widzę. Ale jest dupny ziomek. No, no, no. I to jest też zblokowane. Bardzo dobrze. No to też nie aż tak daleko, szczerze mówiąc. To oburzające. Jesteśmy wiernymi. Oburzające to jest. Jesteśmy wiernymi poddanymi. O, a to już mam uprane. Że mówiąc, tylko kasy mi brakuje. No broń? Tylko kasy mi brakuje. Potrzebował. Ile będziemy czekać? I co niby mamy robić? Siedzieć bezczynnie, aż wszystko się zepsuje? Co tu się dzieje? Olin gdzieś tam jest. Podobnie jak Erend, ten drugi pionier, z którym rozmawiałam w noc przed próbą. Erend powiedział, że jeśli odwiedziłabym południk, przedstawi mnie swojej siostrze, kapitan straży. Miasto zamknięte z powodu morderstwa. Jak tak dalej pójdzie, za miesiąc zachrzę cię, handlarze. Powodzenia, pionierko. Stać! Stać, nie ruszać się. Po ostatnim ataku żaden obcy nie może wejść do południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich Kardża Cienia na Czerwonym Grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go, muszę z nim pomówić. Wątpię, żeby Erend, nowy kapitan Królewskiej Straży, wciąż w żałobie, tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Aloy! Żyjesz! Myślałem, że cię zabili. Z drogi! Całą drogę do południka, żeby mnie zobaczyć? Jesteś pijany? A, nie bardzo. Trochę. Cały czas jest pijany. Musimy to uczcić. Ja stawiam. Musimy porozmawiać. Sami. A ty weź się w garść. Może tam? A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No, sami, jak chciałaś. Co chcesz mi powiedzieć? Twoja siostra. Wiem, co się stało z Ersą. Przykro mi.
była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha! Dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała. A mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. No to przestań się użalać nad sobą i weź się w garść. Dokładnie. Nie mam się komu wypłakać. Czasami tracimy ważnych dla nas ludzi. Łzy tego nie zmienią. Nie bój się. Co wypłakałem, dawno zamarzło. Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy. Tam na górze. Paru waszych wojowników wróciło. Mówili, że większość zginęła. Nigdy nie słyszałem takiego jęku rozpaczy, jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie. Przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Jest sens, jest. Muszę znaleźć Olina. Muszę wiedzieć, co wie. Ale to przyjaciel. Nie, to zdrajca. Nie wiem, kim są zabójcy ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego... Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko, żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu, w południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. Co, chcesz ze mną wozić? No, spoko, okej. Okay. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Dobra, dobra, chodźmy. Nie mogę ci pomóc. Mam stać na straży. Nie, okidoki. Tak wielu ludzi i wszyscy mówią naraz. Jak to można myśleć? Ja nie myślę. Po prostu piję. Ta dziewczyna. Czy to Nora? Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. Byłem po najlepsze towary. Zobacz sama. Krew za krew. Zemsta za Ersa. Abad będzie się chował w pałacu. Jak każdego roku. Czemu przebaczać ciemiężycielom, katom i mordercom? Erend, powinno ci zależeć na zemście. Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu, a sam cię wtrącę do lochu! Wynocha stąd, albo wszystkim wam skopię dupska! Dobrze, teksty są też okej. Nie teraz. Jak dostaniemy się do środka? O, to było subtelne. Jesteśmy. Nie popsuj niczego. Może poza drzwiami. Wszystko to dla jednej osoby. Opłaca się mieć znajomości na królewskim dworze. Co my tutaj mamy? Hmm.
Obejrzyj dywanik. No kurde, obejrzałem dywanik. Naprawdę? Sprawdźmy pod spodem. Skąd to się tu wzięło? Ważne, jak się przez to przebić. Bez klucza nie da rady. To jest włas produkcji oseramskiej. Nic nie przejdzie. Przejdzie. Już mam plan. Daj już spokój. Tracisz tu czas. O. Wygląda na duże i ciężko. Popchnijmy to nieco. Mieliśmy niczego nie psuć, prawda? No cóż. Okej, mamy mapę. Służ, a będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, o kurde, by gniły w słońcu. Złapali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. Mapy mamy. To jeszcze. Chyba prowadzi dziennik. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. Masz swój dowód. Na ostatniej stronie. Pisze o spotkaniu i zleceniu na moją głowę. Mówił, że jest przyjacielem. A to zdradliwy oszust. Jak mu rodziny wzięli. Glify, a te rzeczy, co widzisz, jak ty to robisz? Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie. Sama jestem szybsza. Czekaj. Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne... Z drogi, Erend. Pomóż mi, błagam, Aloy. Muszę wiedzieć, kto zabił Ersę. Nie tylko, że to zrobił ktoś z Skarża Cienia, to wiem, ale konkretnie kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry, ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała. Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie cię zabili, prawie zabili twoich bliskich. Dlaczego ty masz mieć zemstę, a ja nie? Słuchaj, ruszę do Czerwonej Przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy i tam zaczekam. Proszę o kilka chwil twojego fokusa. To wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona Przełęcz. Będę o tym pamiętała. Jakie na wykopaliskach, tak? Nie znam tego zapachu. Czy to jakieś przystanie? Jesteś obca. Pewnie ze szczepu Nora. Polujesz na maszyny, prawda? Kilka mam na koncie. Posłuchaj więc mojej rady. Daj sobie spokój z lożą łowców. Jeśli nie jesteś Kardża, nie awansujesz w hierarchii. Chyba ktoś musi porządnie potrząsnąć lożą. Może.
Ale ja tego ale nie, ja nie chcę z tą lożę. Jeśli chcesz łowców tam być. Przekaż im proszę stare, dobre pożegnanie Banuk w moim imieniu, dobrze? Stare pożegnanie Banuk? Co to? Nasikaj na podłogę. Najlepiej w miejscu, którego nie znajdą, zanim nie zacznie naprawdę cuchnąć. Co za bzdura. Oseramowie pokłóciliby się nawet ze słońcem. O. Peszochy trochę jest. A już z nimi ja pójdę pogadam. Pierw tego ziomka muszę znaleźć. Jestem ciekaw, dlaczego nie mogłem wierzchołka znowu próbować, jak miałem go, kurde, opętlowany. To z buta. O, wspaniałe. Tu masz do sprzedania, bo wszyscy macie to samo, nie? No. W zeszłym tygodniu było lepiej. Poniżej ich poziomu. Daj mi spokój, pionierko. Nie trzeba mi najemnika, ja potrzebuję cudu. Kogoś, kto powie, kto pozabijał mi ludzi. Umiem tropić. Mogłabym pomóc. Co się stało? Zbiorowe zabójstwo, mówię ci. 5 nocnych strażników poszatkowanych w kamieniołomie. Rozejrzę się po kamieniołomie. No, proszę bardzo. Widziałam to już 4 razy. Dobrze, to ja zrobię później. Wolę o tym, jak kapłan Słońca zakochuje się w córce kupca. Spokojna głowa tam, ja tam nic od was nie chcę. Bawcie się. Thank you.
Kurde, gdzie on jeszcze tam jest? Zachowam na później. Dalej, bracia! No, mam już wszystko, tutaj też już mam. Wyrzut z leczenia jest. Nie musiałam, ale chciałam. Kurwa. No i mam za swoje. Jest. Chodzi. Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny, demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstań! O kurde. Chciałam złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... Co odebrane nam? Fokus. Przestał działać. Przeszukać teren! Mamy intruzów! Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. No kurde. Kto mówi? Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy... Kto mówi? Chyba pójdziemy naokoło.
Najpierw te z góry załatwimy, a potem będziemy myśleć, co na dole zrobić. Patrz, to on! Zabić! Nie! Straciłeś szansę. Naprawdę mnie zauważyli? Przejmujcie się mną. Tam ktoś cały czas też walczy, no lol, no okej. Czemu mamy? Zabijemy was. Szybko wytworzymy sobie. Idzie do góry? Nie, nie pójdzie. Nie ma szans. Gdzie jest drugi? O kurde.
kurde. Jak tu jesteś? Jestem ciekaw, bo to powinno... Dokładnie. Tu jesteś. Zostałeś też zajumany przez chyba Olena. A, podobno jestem mazletka, muszę to sprzedać. Posłuchaj. Wróciłaś. Przyrzekam. Nie? Powiem ci wszystko. Wiem o tym. Zabójcy, którzy przyszli podczas próby. Kim oni są? Zaćmienie. Coś jak święty zakon. Kult. Odłam Kardża Cienia. Kult. Kardża Cienia? Chociaż nie przypominają innych Kardża. Nie modlą się do słońca. Czczą coś w rodzaju diabła. Nic mnie nie obchodzą ich przesądy. O, to żadne przesądy czy coś. Ich diabeł jest prawdziwy. Ma imię, głos, przeraźliwy głos. Robią, co im każe. Ten diabeł, którego zaćmienie wielbi, ma imię? Hades. Tak go nazywają. Hades. Słyszałeś, jak przemawia? Jak metal kocham, słyszałem. Jeden raz, jak cię ujrzał. Jak metal kocham. Ten głos... Zimny, straszny zgrzyt, co drapie w kościach i drąży trzewia. Metaliczny, ale inny niż coś, co można wykuć w kuźni. I co powiedział? Wykryto zagrożenie systemu. Tylko trzy słowa. Ale głosem samego diabła. Czego chcą ci kultyści z zaćmienia poza mną? Nie mówili. Ale skoro Kardża mają wojnę domową, pewnie chcą obalić króla i przejąć południk. Co mam z tym wspólnego? Nie mam pojęcia. Podczas próby ktoś po mnie przyszedł. Wysoki, silny, martwe oczy. Hilis. Kim on jest? Groza Słońca. Zbieracz trupów, jak go nazywali, za czasów szalonego króla. Szkoda, że z nim nie zdechł. A teraz przewodzi zaćmieniu. Mówię ci, to najgroźniejszy drań pod słońcem. Czemu zaćmienie odkopuje starożytne maszyny? I jak je uruchamiają? Myślałem, że to na części, ale oni je wskrzesili. Wkładają do środka jakieś urządzenie po to, żeby Hades mógł szeptać do nich i wzywać je zza grobu. Miałam okazję z nimi walczyć. Coś jeszcze? Tak. Te, z którymi walczyłaś, to skaziciele, ale są i inne, o wiele większe, najeżone dawną bronią. Nazywają je uśmiercaczami. Widziałem je tylko zakopane w ziemi, ale po dzisiejszym wszystko jest możliwe. Wygląda na to, że szykują armię. Jeśli tak, świat czeka zguba, a ja kopałem grób. Zabójcy z zaćmienia ruszyli za mną, bo pomylili się. Szukali starszej kobiety z krótkimi włosami. Kim ona jest? Nie wiem. Mój fokus pokazał ją raz w ruinach Ustronia. Może tam ją znajdziesz. Widziałeś ją w ruinach? Jak?
Tam były drzwi, a obok nich jakieś dawne urządzenie, które zawierało obraz kobiety. Mój fokus zapisał położenie. Wyglądasz jak ona. To twoja matka? Ja nie mam matki. Zadaję pytania. Jak odpowiedź. Wow. Wiemy wszystko. Czas z tym skończyć. Nie będę błagał o życie. Ale jeśli masz litość, uwolnij moją rodzinę. Proszę. Gdzie ich znajdę? Mój fokus zapisał położenie. Zawsze są tam straże. Ale widzę, że sobie poradzisz. Cały ten czas, kiedy cię ścigałam, sądziłam, że decyzja będzie prosta. Nie jest. Zostałeś... zmuszony. Dokładnie, on został zmuszony. Bronił rodzinę. Może nie jesteś zły, tylko słaby. Jestem. Jedyna siła, jaką kiedykolwiek miałem, tkwi w mojej rodzinie. Zasłużyłeś na śmierć. Mimo to... Wiem, na co zasłużyłem. Nie wahaj się. Nie. Odkupienie. Musisz się bardzo postarać, żeby odpłacić za wyrządzone zło. Oszczędzisz mnie? Po tym, co zrobiłem? Tak. Rozpocznij nowe życie. Tym razem lepsze. Zatem przez resztę życia będę twoim dłużnikiem. Idź tam, gdzie trzymają twoją rodzinę i czekaj na mnie. Niech będą pierwszymi, których ocalisz. Nie zasłużyłem na litość, ale oddam życie, żeby na nią zasłużyć. Będę czekał na ciebie. O! I misję zakończyliśmy. I tym sposobem też zakończymy odcinek. Trzymajcie się.